Rakicaj, skandal skład. Aha. Trzymam w ręce długopis, bezsilność mnie dogania. To pewnie dlatego, że mam dość pouczania. Wszyscy wokoło narzucają, jak się zachować. Nie chcę cię słuchać, ale też przed tobą chować. Narzekanie stop, bo we mnie zacznie się gotować. Podnoszę głowę w górę, zacznę modlić się do Boga. Czasem nie mam już pomysłów, czasem to tylko trwoga. Często nie wiem, jak mam iść, często to nie ta droga. Doganiają momenty, w których odechcie wasze żyć. Żona, dziecko, praca i tak dalej musi być. Wszystko wali się na głowę, wszystko klepie cię w pysk. Często mówisz, już nie mogę, a wciąż musisz dalej iść. Ta bezsilność się dobija, kiedy nie da się nic zrobić. Siedzisz w pracy, możesz się by dniówkę wyrobić. Chcesz już stąd spierdolić, nie wiesz co ze sobą zrobić. Siedząc przed lustrem, próbujesz to wszystko pogodzić. Bezsilność wszystkich nas dopada. Ona wie, jak człowiek szybko upada. Żeby poradzić sobie z własnymi słabościami, nie wolno bawić się sobą jak marionetkami. Bezsilność wszystkich nas dopada. Ona wie, jak człowiek szybko upada. Żeby poradzić sobie z własnymi słabościami, nie wolno bawić się sobą jak marionetkami. W rywocach nieważne, czy ze smutku, czy z nienawiści. Masz ochotę po prostu odejść, nieważne w jaki sposób. Zostawić wszystko w pizdu z powodu bezsilności. Egocentryz nie pozwala brać pod uwagę osób, które są ci najbliższe. I klniesz znów na wszystko. W głowie masz tylko czarne scenariusze, gdzie przeszłość pytasz, kiedyś tak dobrze było. Życie z dnia na dzień, bez strachu przed jutrem. Nie poddawaj się nigdy, błędy są do naprawienia. Bez wiary w siebie, ty daleko nie zajedziesz. Póki żyjesz swój los, możesz jeszcze pozmieniać. Wszystko jest w twojej głowie, wszystko zależy od ciebie. Wystarczy pomocna dłoń tych, którzy chcą pomagać. Nie odrzucaj tej pomocy, przyjmij tą pomoc. Ciężkie życie jest przecież, a w dwie osoby raźniej. Wspierajcie się i nie dajcie sobie utonąć. Bezsilność wszystkich nas dopada. Ona wie, jak człowiek szybko upada. A żeby poradzić sobie z własnymi słabościami, nie wolno bawić się sobą jak marionetkami. Bezsilność wszystkich nas dopada. Ona wie, jak człowiek szybko upada. Żeby poradzić sobie z własnymi słabościami, nie wolno bawić się sobą jak marionetkami.